Dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień na masakrze, jest ze mną, wiecie kto w sumie. Witam. Witam, witam, witam. Kochani widzowie, dzisiaj będzie fajny odcinek, ponieważ podziękuję jednej osobie, która mnie dodała na serwer w sposób piękny, bo najlepszy prezent, jaki mogę zrobić dla Mandzia dzisiaj, dla Mandzia zrobię. Ale jedn... przed odcinkiem, przed główną częścią muszę wam opowiedzieć parę rzeczy. Kto nie był na live'ie, dzisiaj live trwał około... Godzin 8 mam nowego skina. Jeżeli chcecie takiego skina sobie pobrać, plus inne moje skiny ogólnie, jeżeli byście chcieli, bo wiem, że czasami jest taka sytuacja, że ktoś chce. Mam takiego skina, mam jeszcze jednego takiego z brodą, jakbym był po imprezie. Yy, warto zobaczyć. Link w opisie, jeżeli byście chcieli. Yy, I teraz sprawa taka. Na live działo się mnóstwo rzeczy, o których muszę Wam opowiedzieć. Jeżeli nie byliście, jeżeli byliście, no to wiecie oczywiście, prawda? Yy, ale zauważyłem, że odcinki robią teraz dużo wyświetleń, bo robią po 50 tysięcy w porównaniu do tego, co robiłem wcześniej, gdzie mnie nie było, nie? Yy, więc jest szcząte. Dziękuję Wam bardzo za to. Yy, więc więcej osób ogląda chyba odcinki niż live, ale mam nadzieję, że na live'ach też wchodzicie. Pierwsze, co muszę wam powiedzieć. Mam już pięć bikonów. Dziwne. Dziwne. Yy, dziwne. To dziwne, patrząc 5 beaconów? Jak to? Jak ty to zdobyłeś? No nie wiem, to jest pierwsze. Druga sprawa, jeden beacon weźmiemy dla prezent, ale to nie jest prezent dla Mandzia, ale jeden beacon weźmiemy po prostu z farmie, 5 minut, i z farmie sobie kolejny. Druga sprawa, zabiliśmy dzisiaj dwa widery w nietypowym miejscu dosyć i za to przepraszam, zostałem zmuszony do odpalenia tych widerów. Kto był na lewym, ten wie, kto nie był, ten przepraszam. Nextem jest zmusił do odpalenia dwóch widerów tutaj. E, w tym miejscu no, przepraszam, jeżeli chodzi o to widzów, którzy będą mnie wyzywać, to się odbuduję, zaufajcie mi, coś się z tym zrobi, przepraszam serdecznie, ale rozwaliłem ten statek, zostałem zmuszony. Świadkowie, Graf, Mister Blaszka, Nexe, pozdrawiam, nie, przepraszam, nie Mister Blaszka, Ewron, Ewron, Mister Blaszka też był, Ewron, kolejna sprawa. Zostałem przesłany przez Mandzia, ponieważ... Y, przez Mandzia i Torka, ponieważ wysadziłem TNT w jego domu na znak tego, że... Y, wiecie, Jawor chciał, żebym udowodnił moją przyjaźń do nich, wysadziłem TNT w jego domu i... Zostałem przesłany, ale uwierzyli mi, na szczęście mi uwierzyli, że to robię po to, żeby zbudzić zaufanie Jawora i... I jeszcze go po to, żeby wiecie, potem wykorzystać to przeciwko nim. Nie no żartuj, to są moi przyjaciele. Wiecie o co chodzi? Jestem między młotem a kowadą. Nie wiem co robić, dajcie znać, proszę, bo jestem w teamie XXL. A jestem między młotem a, kowadem, a moi przyjacielem, versus team XXL. Nie? No nie wiem co mam zrobić. Dalej, co się stało? Zabiłem widera dzisiaj. Dziwne, patrzę na Widera, ale słuchajcie jak. Citrox chciał mi sprzedać trzy główki Widera, które farmi się około 20 minut. Chciał mi je sprzedać za 1200 dolarów. Rozumiecie to? Po czym nie zgodziłem się na to i wiesz, co Citrox powiedział, jak Miki? Co? Jeżeli zabijesz Widera z żelaznym setem i żelaznym mieczem, to dam ci tam gwiazdkę z niego. Challenge accepted, dziękuję serdecznie, no i zabiję tego widera. co prawda było ciężko, jedno, jedno, jedno koks jabłko zostało zużyte, w sensie, złote, było ciężko, zużyłem to złote jabłko, dobra, Ej, a, pvp zebrałem się, uczyłem, to też jest plus, potrzebujemy skrzynki i tabliczki Ale dla... Słaby, Eee, tak, spadajcie do mnie. Spadajcie, powiedziałem. Wpadajcie do Mikiego, bo u niego odcinek, jak się z nim biłem PvP. No niestety, nie chcę wam spoilerować, ale niestety niekoniecznie nie po mojej myśli wyszło. Eee, możecie wpadać. Naprawdę, Miki zaczyna teraz nagrać Dziękuję. odcinki ze względu na to, że Paczol wrócił. Nie, a, dobra, Miki, to, tak. jak zrobić książkę? Eee... Książkę ogólnie, piórko. Nie mamy tego, dobra, nie mamy. Okej, okay, nieważne. Zobaczcie teraz sytuację tą. Ta głowa absolutnie nie jest ukradziona. Ta głowa jest zdobyta przeze mnie siłą. Siłą ta głowa jest wyciśnięciem łez z użytkownika, który tą głowę stracił. Co się stało? Już wam mówię. Nie chciałem tego zrobić. To po pierwsze zabiłem SKKF-a. Zabiłem go w sytuacji z Bremem 2 na 1 dla nas, tylko że SKKF miał potkę na siłę i tak dalej, ale to wiecie, to nas nie usprawiedliwiła. Było nas dwó dwóch na jednego. SKKF miał czaszkę i prosiłem Brema, żebyśmy tego nie robili, bo nie chcę wylecieć z serwera, ale na szczęście SKKF dobrze się przy tym bawił. Yy, nie wiem, czy dobrze, ale nie, nie chcę mnie wyrzucić z serwera za to, że go zabiłem. Yy, mu itemki, wszystko jest. It, wszystko jest ok, wydaje mi się, że jest sztos. I tą głowę dzisiaj wręczymy panu Mandziowi, ze względu na to, że. Pan Mandzio? Dajcie w w budzie od kota. A, kitku, kitku. Pan Mandzio dodał mnie na ten serwer. Formalnie wiecie, wszyscy walczyli z chłopaków tam o to, żebym przyszedł Yoshi, Citrox, Nexe, Zaha Prawdopodobnie, nie wiem, Zaha jest zdrajcą małym, którego muszę tutaj, że tak powiem, zatuc jeszcze Bo nie gra na serwerze, gdzie jestem Wszedł tylko na chwilę się przywitać Miałem nadzieję, że z Zachą trochę pogram Chodź, idziemy do Mancia Okej okay. Gdzie ty poczekaj, jesteś? Na mnie, ja nie pamiętam, gdzie to jest yy, ja jestem przy To chodź tutaj w stronę yy, statku, ale po drugiej stronie brzegu Okej okay. chodź, 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 bo nie ma czasu i w końcu wyszło na to, że Mandzio mnie dodał. I tą głowę siłą zdobytą. Wiem, że tych głów mam milion, mnóstwo. Ale wydaje mi się, że od nowego, czyli ode mnie, ja jestem nowy w drużynie XXL. Wydaje mi się, że taka głowa od nowego będzie za rąbistym prezentem. Pokażę, jeszcze Beacon, no Beacon też. Pokażę mu, że jestem warty drużyny XXL. Tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzach, czy jestem warty drużyny XXL. Czy byście chcieli mnie na przykład w borówkach albo gdzieś. Ważne jest dla mnie wasze zdanie. I liczę się z Waszym zdaniem, dlatego piszcie. Yy, I kolejna sprawa. Dzisiaj na live'ie wybiliśmy mnóstwo subów. Yy, właściwie wróciliśmy z biciem mnóstwo subów, bo jak miałem tą przerwę dużo straciłem. Ale dziękuję Wam za to, to mnie mega motywuje, dlatego live y będą dłuższe. Ale niestety dzisiaj po tym odcinku będzie Fortnite, bo obiecałem widzom stream z Fortnite'a, więc dopiero jutro będzie kwadratowa masakra. Wpadajcie, będą dymy, będzie się działo. Dzisiaj 8 godzin była non-stop akcja, non-stop. Przez chwilę tylko. Farmiłem czaszki i przez chwilę tylko była sytuacja, gdzie farmiliśmy złote jabłka z bremem. Yy, więc wydaje mi się, że na 8 godzin, gdzie poświęcam powiedzmy godzinę na jakieś nudne rzeczy, o 7 godzin jest ciekawych, bo był jeszcze Iwan od Nitaszej, który był piękny. Wydaje mi się, że ten stream był kozacki. Dziękuję Wam za to, że byliście za na tym streamie. W ogóle było ponad 2000 osób sztos wrócić do takich zasięgów. Kocham was, yy, Mandzio, Mandzio, Mandzio chyba się wchodzi tutaj. Mam trzy tabliczki, więc napiszę mu. A tutaj widać, a nie, to są chyba... Tu, tego. tutaj się wchodzi, tu jest Mandzio, okej. Okay. Mandzio. Nie, nie myślę sobie, że lizanie dupy albo coś. Okej, okay. wkładamy bikon, wkładamy głowę i wkładamy siedem złotych jabłek. Uuu, aż tak? Grubo. Prezent dla kochanego. Nie no, to będzie lizanie dupy. Prezent dla Vivo. Viv zero. Prezent dla Vivo. Yy, druga, druga tabliczka. Yy, dziękuję za dodanie mnie na serwer. Yy, Okej, okay. i kolejna sprawa to ten żółty dirt zdobyty siłą jest oznaką mojej, a, muszę napisać z małych liter chyba jest oznaką tego że jestem z wami e, teraz muszę jeszcze tu przecinek walnąć, o ile mi się uda i zobaczcie, dałem mu prezent dałem mu prezent, mam nadzieję, że będzie się domyśli, że zabiłem skkfa, a nie, że Yy, nie, że ukradłem tą czaszkę z beacon Bikon taki, wiecie, no ta, to jest taki tani blok. Żółty dirt, no to muszę, że tak powiem tutaj zaznaczyć, że to jest dirt, bo to łatwo dostępny blok w grze. Nie, no SKF jest jak potężny PVP, prawie mnie zabił wtedy pamiętam, a było, byliśmy dwóch na jednego, muszę przypomnieć. Yy, dziękuję za dodanie mnie na serwer. Ten żółty dirt yy, zdobyty siłą jest oznaką tego, że jestem z wami. Yy, prezent dla Vivo. Otwiera, patrzy, ja pierdzielę. Mi dał prezent. Chodź, Miki, pokażę Ci coś najlepszego, co jest w bazie, bo to jest ogólnie baza Team. XXL, i chciałbym, żebyś tutaj do nas donależał. Chociaż ja nie mogę decydować o tym. No właśnie, właśnie, ja muszę spytać się tam. A kto no. jest tak swoim właścicielem, tak na maksa? Chyba Mandzio. Chyba Mandzio. Mandzio się spytać. Chodź, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. O ile zdobędę, tu jest bremu, to nie. Chodź to za można mną. Tak co można? Możesz to tak pokazywać? No oczywiście, że mogę stary, jak należę do Timu, to mogę. Patrz A. to stary, tu jest Kuźnia Torka. Kuźnia to Torka to jest... jest fajna, ale to nie jest najlepsze. Patrz to, za mną, za mną. Tak, Kuźnia to wiesz, ładna, ładna, ale nie jest najlepsza. Patrz co zrobili Torek. To jest coś przepięknego stary. To jest coś, czego nie widział świat. Wydaje mi się, że ktoś z widzów, raczej wszyscy to widzieli, ale ktoś, z czego to nie widział, ja był dzisiaj w szoku. Tak, Widziałeś to? Tak, tak. Miejsce na głowy stary. Stary, zobacz sobie to na shaderach. Nie mam shaderów. Miejsce A. na głowy. Zobacz co tu się dzieje. Ogólnie dzisiaj parę razy zabiłem Brema na pvp i chciałem tą głowę, ale tam nie wypadają głowy niestety. To się wypada, ale nie da się podnieść. Tu jest głowa magistra w ogóle. Ciekawe jak zdobyta. Pójdź z nim jutro na pvp i go zabij stary przed tą areną. Nie, on jest z mojego teamu. Nie chcę go zdradzić. Ale on jest moim kół? przyjacielem. On jest moim przyjacielem. Ja wam... Dziękuję bardzo za oglądanie, wydaje mi się, że często tu będę wpadał, eee, mam nadzieję, że że wam się podobał, chociaż był taki mało akcji, ale coś jednak zrobiliśmy dobrego, eee, dajcie znać, jak wam się podobało, właśnie w komentarzach, ja się z wami żegnam, eee, pętajcie dzisiaj niestety Fortnite, jutro kwadratowa sakra i eee, szybko F5, F5, w 5 w 5 eee, z Yangmikim, eee, jeżeli wam się podoba skin, e, zapraszam do pobierania sobie albo coś, e, link w opisie, e, skiny są dla was dostępne, e, no co ja mam powiedzieć wam, wszystko dla was, kochani widzowie, papa! Pa. Cześć, Miki. Pa, pa. Nie, to nawet cię nie zrzucę. Okej. Okay. Pa, pa.